zupełnie nowa koalicja. Fogiel komentuje. Odwagi Radosław Fogiel, zawsze był satysfakcjonujący kompromis z partnerami w koalicji, tak będzie też teraz. Rozmawiamy z partnerami koalicyjnymi nie pierwszy i nie ostatni raz. Są u nas różne wrażliwości, ale zawsze, jak do tej pory, udawało nam się znajdować kompromis, który satysfakcjonował wszystkich i jestem przekonany, że tak będzie i tym razem, stwierdził wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel był pytany w sobotę w Polskim Radiu 24, czy Prawo i Sprawiedliwość rozważa koalicję z całą koalicją polską PSL i Kukiz 15, czy może tylko z formacją Kukiz 15. Pytanie padło w kontekście słów posła Kukiz 15 Jarosława Sachajki, który stwierdził w piątek w RMF FM, powinniśmy wejść w koalicję z PiS, żeby zmieniać rzeczywistość, to jest jedyne racjonalne działanie. Kwestia samej koalicji jest kwestią wtórną. Mnie przed wszystkim bardzo cieszy, że pan poseł Sachajko powiedział, i jak stwierdził, mówił to nie tylko w swoim imieniu, ale w imieniu wielu posłów Koalicji Polskiej, że sprawy w Polsce pod rządami Prawa i Sprawiedliwości idą w dobrym kierunku i jest bardzo wiele kwestii, w których mogliby nas poprzeć, powiedział Fogiel. Mogę tylko zaapelować, odwagi. Proszę nie dawać się zastraszać większym partnerom na opozycji, proszę głosować zgodnie, z własnym sumieniem, proszę nas popierać. Bardzo będziemy z tego powodu zadowoleni, dodał Fogiel. Zasada otwartych drzwi obowiązuje wszystkich, jak zaznaczył, co do koalicji, jeżeli ktoś decyduje się zerwać z koncepcją opozycji totalnej i wspierać dobry program Zjednoczonej Prawicy, to nasze drzwi są otwarte. Fogiel był też pytany, czy dotyczy to tylko dla Kukiz 15 czy także Polskiego Stronnictwa Ludowego, które zaprzecza możliwości koalicji z PiS. Politycy PSL zachowują się w sposób, który może sugerować, że chcieliby, żeby o nich mówiono. Nikt ich o żadną koalicję nie pyta, a oni od czasu do czasu czują się w obowiązku poinformowania, że do niej nie wchodzą. Ale oczywiście zasada otwartych drzwi obowiązuje wszystkich, powiedział wicerzecznik PiS. Fogiel zapytany, czy doniesienia o kolacji z Kukiz 15 to straszak na partnerów koalicyjnych, odparł, jeżeli ktoś chce w ten sposób postrzegać politykę, to ma o niej bardzo złe wyobrażenie. Nie potrzebujemy straszaków, nie potrzebujemy tego typu działań. Rozmawiamy z naszymi koalicyjnymi partnerami nie pierwszy raz i nie ostatni. Wiemy, że są u nas różne wrażliwości, różne kwestie programowe są mniej lub bardziej wyeksponowane w przypadku rozmaitych ugrupowań tworzących Zjednoczoną Prawicę. Ale zawsze jak do tej pory udawało nam się znajdować wspólne rozwiązanie i kompromis, który satysfakcjonował wszystkich. Jestem przekonany, że tak samo będzie tym razem, oświadczył Fogiel. Pytany o możliwość powrotu do rządu Jarosława Gowina, stwierdził, że to, kogo do rządu desygnują koalicyjni partnerzy PiS jest absolutnie ich suwerenną decyzją. Więc to pytanie do porozumienia, kto będzie je reprezentował w rządzie, dodał.